Dobra, no to odbijemy od tego Wiza, żeby nie zanudzać tych, z którymi jest obojęty. No to przejdźmy może do ciebie bardziej. Jak się twoje życie zmieniło przez ten rok od wydania The Next Best? Na to pytanie odpowiem krótko. Musisz posłuchać płytę i jakby wszystko usłyszysz na tej płycie. Ja to naprawdę to jest mia. Stary, weź tą kamerę. Jakby kurwa, to jest jakby jeden dzień. A czasami potrafi być 14 takich dni, więc jakby kurwa muszę powiedzieć na to pytanie teraz, kurwa. No, a myślisz, że na której płycie jest więcej prawdziwego faunema? Na tej czy na poprzedniej? Nie, oczywiście, że na tej. Stary, no jakby tak samo jak za Turę mówiłem. The Next Best musiałem udowodnić jeszcze ludziom, kurwa, że potrafię wszystko, bo jakby pierwszy raz wychodziłem na legal. A teraz mogę robić co chcę, jakby akurat poczułem to, że chcę zrobić, chcę pokazać to, co się stało po 11 latach, tak? I w moich oczach to zrobiłem. W twoich też zresztą, bo czytałem tę recenzję. No a generalnie myślisz, że przez ten rok, bo na płycie to się przeplata, a u ciebie było więcej tych pozytywnych czy negatywnych emocji, jakbyś miał tak powiedzieć. Na płycie, ale... Znaczy, że na płycie się przeplata, jakbyś miał tak ocenić generalnie ten rok, to było więcej pozytywów czy negatywów. Ale w sensie emocji czy czego? No emocji, momentów w życiu. Chyba negatywów, bo... Nie chcę to mówić przed kamerą, ale jakby... Jeżeli słuchasz płyty, to jakby możesz wywnioskować, że było chujowo, tak? I tyle, no. Musisz posłuchać płyty, naprawdę. Wtedy dowiesz się wszystkiego. A teraz jak jest? Poprawiło się czy ciągle? Mieszanka. A jak ty byś na to odpowiedział? Myślę, że jest melanż. Nie. Kwestia, jak ty to odbierasz. Właśnie o to chodzi. Jak się w tym czujesz? Na razie jest melanż, bo jakby premiera jest za chwilę. Ale... Ja staram się zmienić, tak? Ja chcę iść na te lekcje emisji głosu i... Też chcę iść. Idę. To jest wszystko zamierzone. Tylko teraz jakby jestem skonfundowany mega tym wszystkim, bo... Widzimy się tam. Bo... ciągle jestem w fazie tego wszystkiego, jest premiera płyty. Wiesz, kto jest? Mhm. Czy nie wiesz? Bo też kiedyś rumowałem. No, tak. No właśnie. Natomiast jakby po premierze jakby idę od razu na lekcję emisji głosu. Robimy nowe 834. Robimy to i będzie w pierwszych dwóch kwartałach. Tak się mówi? No. Tego roku. Serio. I jakby kosztem melanżu, jakby zachował melanż dla siebie, w sensie nie będzie go i chce robić więcej muzyki. I tak będzie. I to gwarantuję. A myślisz, że przez te lekcje śpiewu będzie jeszcze większy procent śpiewu co do rapu, czy ciężko ci przewidzieć? Stary, zobaczymy, bo jakby ja nie uzależniam lekcji emisji głosu od tego, co będzie na mojej następnej płycie. Ja nie wiem jeszcze, jak będzie wyglądała moja następna płyta. Na pewno będzie inna niż The Next Best i niż EDKT, bo jakby nie chcę robić cały czas tego samego. A masz już jakiś jakby kierunek, w którym myślisz, że pójdziesz? Czy może będzie to na przykład na zasadzie, że w ciągu roku zajarasz się jakąś płytą do Stanów i postanowisz też trochę ją przenieść na nasz grunt? Podejrzewam, że nie. Teraz już jakby mam taką wolność w robieniu wszystkiego. Stary, Weekend, 82k jednego dnia, Dym. 78k jednego dnia. Ja nie muszę jakby teraz jakby niczego powielać. Mogę robić to, co chcę. Patrz, weź i on kiwa głową, kurwa. Dokładnie tak. Więc naprawdę nie wiem, kurwa, czym się będę inspirował. Mnóstwo jest inspiracji. Tak samo jak Eminem mówił w jakimś wywiadzie. Przepraszam, że jakby seplenie. Nie dość, że jestem trochę podpity, to jakby... Kiedyś miałem aparat stały, jeżeli masz aparat stały, to masz z tyłu, kurwa, drut na zębach i mi się akurat ten drut rozpierdolił i, kurwa, ryje mi banie, w sensie dziąsło. Nagręć to. Skurwysyn, do czemu się tego śmiejesz, kurwa, chamy, to boli, kurwa, to boli, kurwa! To boli. Więc jakby... Nie mogę powiedzieć, czym się będę inspirował. W
stary, wszystko co słyszę inspiruje mnie. Wracając do tego, co Eminem mówił w wywiadzie. On, jakby, spytali go, skąd wziął się jego styl. On mówi, kurwa, inspirował się 10 najlepszymi, kurwa, dla niego, wiesz, subiektywnie, raperami, których, kurwa, uwielbiał i, kurwa, stąd wziął się jego styl. Więc, ja nie wiem, ja mogę jutro słuchać, kurwa, jakiegoś death metalu, tak? Albo, kurwa, czegokolwiek. Wiza Khalify. Ty, ej, on jest psychofanem, bierz kamerę na niego, psychofan, psychofan Wiz Khalify. Mateusz Natali. Nie wiadomo, być może, aczkolwiek to jest mało prawdopodobne. Nie wiem tego. I to jest właśnie stary najlepsze, że nie wiem, co będzie na mojej nowej płycie. To jest zajebiste, stary, naprawdę. Wiem, że kurwa jestem najmłodszy w mainstreamie, który tak napierdala. Ej, do kamery to powiem. Jestem najmłodszy w mainstreamie, który tak napierdala. Spytajcie się swoich idoli, naprawdę. Jakby ja mam jeszcze 10 lat przed sobą, więc mogę robić co chcę. Przyrzekam. For real. Właśnie, to jest tak, że generalnie cała płyta jest o tobie, ale wyczytałem, że na fejsie, że mówisz, że Nigdy Więcej to jest jedyny fikcyjny numer nie o tobie. I tak. Dlaczego taki wyjątek? To już mówiłem u Artura w wywiadzie, bo moje rozstanie też nie było łatwe. Tam jest fikcyjny storytelling, w jednej stronie, jakby w jednej zwrotce chłopak zrywa, znaczy dziewczyna zrywa z chłopakiem, ale jest z perspektywy chłopaka. Drugi jest z perspektywy dziewczyny. Nie jest inspirowany Lost Ones, jak nie ktoś mógł pomyśleć. Byłem napisany tylko jak zanim Lost Ones wyciekł do sieci. No to będzie chujowa akcja w ogóle, że kurwa tak zajebisty kawałek wyciekł do sieci przed premierą. I moje rozstanie też nie było łatwe, więc chciałem to tak narysować, że tam jest najwięcej kurew i chujów i w ogóle na płycie. I to jest jedyny kawałek, kiedy chciałem narysować właśnie taki kurwa chujowy rodzaj zerwania, z czym pewnie dużo ludzi się utożsami. No. Na pewno nie zrobię do tego klipu. Na pewno nie robię do tego klipu. Pamiętajcie, nie może chcecie. A myślisz, że do czego klip jeszcze będzie? Że ja wiem do czego będzie, ale na razie tego nie mówię. Będzie trzeci klip i to będzie koniec. No właśnie, jeszcze co do numeru non-stop, to nawijesz, że telefon dzwoni non-stop i to generalnie cały czas tak masz, czy po tym legalu jakoś się tak zrobiło, że wszyscy zaczęli się nagle odzywać i cię bombardować? Cały czas tak jest, wiesz, ja... No kurwa, jak dostajesz, nie wiem, 20 maili dziennie, 20 SMS-ów dziennie i dzwonią do ciebie, kurwa, no możesz jakby, no kurwa, wkurwić. Nie wkurwić, tylko możesz cię to męczyć. I to mnie męczy, po prostu o tym zarymowałem, tak. Nie wiem, co będzie dalej. Pewnie będzie tego jeszcze więcej, no ale jakby... Co robisz? Nice! Weź nakręć go, kurwa. Sam Mateusz, kurwa, wziął to. Nice. Więc po tej płycie będzie tego pewnie jeszcze więcej, ale jakby... Ja wybrałem, kurwa, ten zawód, tak. Ja chcę to robić. Więc ja jestem na to przygotowany, naprawdę. A co cię tak najbardziej jakby rozczarowało w tym wejściu na legal? Rozpodziewałeś się, że będzie lepiej, a jednak nie jest tak różowo. Nic mnie nie rozczarowało. Nie, naprawdę. W rozczarowaniu nic, naprawdę. Tylko, tak jak mówiłem też w wywiadzie u Artura i gdzieś indziej, nauczyłem się tego, że jakby jak masz chujowy klip, nie warto go puszczać pod presją czasu, tylko lepiej jakby wyjechać go i zrobić nowy. Że mnie, ale konkretnie, tak? Tak. Naprawdę nic mnie nie rozczarowało. Jakby ja zrobiłem to, co chciałem, tak? Wiedziałem, że to jest dobre i stary, to jest dobre. Obojętnie, co ktoś o tym mówi, bo stary jest... Jezu, fajnie, że mogę to powiedzieć przed kamerą. Jest naprawdę ogromna różnica między tym, że mówisz, że coś jest chujowe, a coś ci się nie podoba. Bo jeżeli coś jest chujowe dla ciebie, to oceniasz to obiektywnie. W sensie musisz się znać na, nie wiem, technice, podwójnych rymach, flow, jak jest klip, to nie wiem, na oświetleniu, whatever. A jak mówisz, kurwa, jakby nie podoba mi się to, to jakby jesteś usprawiedliwiony od razu. W sensie, jaki klip mój ci się nie podoba?
Comeback jak Jay-Z jest bez pomysłu trochę. Dokładnie. I o to chodzi. On nie musi być dokładnie chujowy, bo goście mogli tam włożyć w tą pracę cokolwiek. Ale ty mówisz, że ci się nie podoba. No. Jakbyś powiedział, że jest chujowy, to już jakby, przepraszam, kłócisz się z założeniami gości, którzy to robili, nie? I to jest naprawdę duża różnica, nie? Jak ktoś powie, że moja płyta jest chujowa, nie ma racji. Jak ktoś powie, że mu się nie podoba, zajebiście. Naprawdę. Zgadzam się z tym w 100%. Bo nie jest tak, że każdemu to się musi podobać, ale jeżeli chodzi o techniczną warstwę muzyczną, wszystko, to jest dobre. Tyle. No i tak generalnie kręcimy się ciągle wokół tego netu i można powiedzieć, że w sumie jesteś raperem najciekawiej prowadzącym swojego fejsa ze wszystkich. To jest skąd taki jakby zajawka na tak intensywny kontakt z fanami, że czytasz te komenty, wszystkie odpisujesz i tak dalej. A to jest faza, bo jakby pewnie czytałeś ten mój wpis, gdzie mówiłem, że jakby założyłem kurwa Facebooka po to, że nie chciałem odstawać od reszty, tak, bo każdy to miał. A w końcu mi się to spodobało. Czytałeś to pewnie? No tak, nie. Tak, i naprawdę jakby skoro masz kontakt z ludźmi, którzy słuchają twojej muzyki i jakby przez to, że słuchają twoją muzykę, wiesz, że są podobni do ciebie, to jakby mi się chce z nimi rozmawiać. Normalnie. To wychodzi naturalnie. No, kurwa, no chujowe jest dla mnie to, że jak ktoś mówi, yo, sprawdź jutro kurwa mój klip, albo kurwa baby, kup moją koszulkę jutro, ale polub jakieś profile, coś tam. No, nie jaram się tym. Nie hejtuję nikogo, tylko kurwa jakby zakładając ten profil, robiłem to czysto ze względów marketingowych, ale to, co dostałem później od fanów, od ludzi, którzy mnie słuchają, czyli ludzi podobnych do mnie, zajerało mnie w chuj. Dlatego chcę mi się z nimi rozmawiać. To jest zajebiste dla mnie. I tyle, naprawdę. I jakby ktoś kiedyś powiedział w ogóle w komentarzu, że jak wydasz płytę, to już nie będziesz kurwa tak gadał, zaufaj mi, to jest fajna akcja marketingowa, ale przypomnij sobie moje słowa. Stary, nie pamiętam twojego nazwiska, ale sprawdź mnie za kurwa, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, cztery, albo za miesiąc, dwa, trzy. Zaufaj, sprawdź mnie. No w ogóle dużo czasu ci schodzi na to czytanie i komentowanie? Jakby sam wiesz, ile czasu na to schodzi, kiedy jakby siadasz i czytasz. No nie wiem, jeżeli robię jakiś, nie wiem, konkurs typu, kurwa, jak ktoś zinterpretuje kawałek, który ja napisałem, tak jak ja, to wyślę mu kawałek, to jakby nigdy nie wiedziałem, że będzie tyle, kurwa, odwiedzin i tyle komentarzy, ale wszystkie przeczytałem. Prawie wszystkie, 220, pamiętam tego. I naprawdę w ogóle czytam wszystkie komentarze, nie? To nie jest tak, że na przykład, nie wiem, dzisiaj jest co? Sobota? Niedziela. Niedziela. I ja nie wracam do komentarzy, które były w sobotę, ale czytam wszystkie, które są tego dnia. Zawsze tak robię. I jeżeli komuś nie odpowiadam na coś, to znaczy, że ta odpowiedź była już wiele jakby postów wcześniej. Albo ta odpowiedź była wiele postów wcześniej, nie? Bo naprawdę, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, którego jeszcze nie było, to ja zawsze odpowiem, tak? Bo to jest fajne, stary, jakby słuchasz, jakby gadasz z ludźmi, którzy ciebie słuchają, czyli są podobni do ciebie. Więc jakby dlaczego z nimi nie gadać? No to jest, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, jak nie gadasz z nimi, nie? A właśnie przez ten rok, tak jak gadaliśmy rok temu o tych wiadomościach, które dostajesz na MySpace i tak dalej, to zwiększyła się ich ilość bardzo w tym czasie? Wiesz co, niespecjalnie. Ciągle odpowiadam. Ciągle to robię i a, teraz na Facebooku jakby czasami ktoś mówi jakby gdzie się można do mnie odezwać jakby prywatnie. To mówię na Facebooku, to wtedy jakby trochę się zwiększa ta ilość. Ale zawsze odpowiadam. No, twardo i będzie, no. Tak, jakby, bo kurwa, no, bym mu chujem jebany, gdybym nie odpowiadał, stary, no, ej, umówmy się.
No. Nie, tak patrzysz na mnie, jakbym był, kurwa, nie wiem, z kosmosu. Znaczy nie, mówię po prostu, wiesz, że generalnie czasu pewnie to pochłania coraz więcej, ale że... Tak, ale okej, okay, ale stary, nie ludzie... W kąt, no? Tak, ale ludzie jakby... Ludziom pochłania czas... Inaczej. Ludzie tracą swój czas słuchając mojej muzyki. Niekoniecznie tracą, tylko jakby... Wykorzystują. Dokładnie. Wykorzystują swój czas słuchając mojej muzyki. To dlaczego ja nie mam wykorzystać swojego czasu odpowiadając im na pytania, które ich dręczą, stary? To jest dla mnie naturalne, kurwa. I chuj, że dużo przeklinam. Pierdolę to, stary. Jakby i tak to pierdolę, się kurwa wszystko. Chuj, kurwa, pierdolę. Jebasz to. Dużo przeklinam, tak jestem na to dzień, więc kurwa po chuj będę udawał. Śledzę kurwa z ludzi, którzy kurwa nie mało przeklinam na co dzień kurwa i później w wywiadach mówią, o, jest to fajnie kurwa, spoko. Właśnie powiedziałeś kurwa. No widzisz, właśnie widzisz, to jest u mnie naturalne, nie? Inaczej, jakbyś kurwa cały czas przeklinał, albo nie, albo w ogóle byś nie przeklinał, a w wywiadach mówisz, jo kurwa, ziom, kurwa synu, kurwa, jestem zajebisty, jo. Spojebane, nie, ja przeklinam. W chuj. Dlatego mówię o to normalnie, stary. No. Ej, nagrywając nasze pierwsze 3 płyty, kurwa, u ciebie w domu, twoja mama wchodziła do pokoju, a ty mówiła, kurwa, mamo, my tu nagrywamy, weź wypierdalaj, jeb, drzwiami. Nie mówiłem do mojej mamy wypierdalaj. Dobra, może nie mówisz wypierdalaj, może przegrałem, ale były, kurwa, bluzy. Tak, ale mówiłem, kurwa, mamo, my tu nagrywamy, ja poczekaj, pierdolę. Kurwa, poczekaj z kanapkami. Tak, takie były początki. Tak, to się nagrywało. Więc tak, przeklina dużo. Nie, przeklinam w chuj, nie? I jakby nie wstydzę się tego, tak? Jakby, kurwa, umiem normalnie pogadać, kurwa, z kimś bez przeklinania, tak? Ale skoro, jakby, skoro gadam z ludźmi, jakby, których znam, tak? To po chuj mam nie przeklinać. Bez sens. No spoko, w naszym MTV Clips nie ma cenzury. Dokładnie. Ale się spontaniczny pomysł, jak wywołaliście te 3 pierwsze płyty, to może a capella nawinie się jakiś numer, jak coś pamiętacie. A capella? No. Kurwa. Albo może pod beatbreaka, no. Jebać to, stary. Ujebali mi pójab, jak miałem 4 lata. Fajnie, że masz całą ja i tak na traku lepiej latam. Rucham dupy, które ziąbel, nawet do ciebie nie mówią co słychać, jak na wodzie. 2, 4, 7. Mówiłem a propos z pierwszych płyt. Jakiś numer. Pierwszych płyt? No, jeżeli pamiętasz tekst, no. Ich? Tak, nie, tych no maszyk, absolutnie no. Nie pamiętasz, no. Kurwa, a aczkolwiek możemy zakończyć wywiad tym, że puszczę jakiś kawałek z naszych, bez naszych płyt. To będzie zajebiste, no. Dawaj. Muszę to mieć, kurwa. To jest na YouTubie też, kurwa, nie kurwa. Na YouTubie? Pierdolę. No co chcesz puścić? K2F jest na YouTubie? No jest. O! O! O kurwa, pierdolisz, naprawdę? To jest okropnie stare. Nie wiem, 17 lat, boy. Stary, to było ponad 10 lat temu, ziom. Na skitu. Nie, czemu się szłeś? Do chuja, bo że coś pierdolisz. Kulturek, 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 kul
siła w naszych kupaja. Będą migę, to do lekcji kup flaga. Chciałbyś zapalić albo chciałbyś napić? Zaruchać? Nie chcesz już. Okej. VN. Jakby... Dialog jest mój. Nara.